Cześć, witam Was bardzo serdecznie i jakże dziękuję za zaufanie. Dzisiaj widzimy się, spotykamy w okolicznościach niby wirtualnych, ale jakże żywych, ponieważ w żywym miejscu to dla Was nagrywam, a Wy to teraz oglądacie. Bardzo, ale to bardzo szanuję, że macie zaufanie do tego, co mówię, ponieważ rzeczy, które dla Was robię, są A. merytoryczne, B. przydatne, C. uważam, że fajne i ciekawe. Z mojej strony zawsze staram się odwdzięczać tak jak mogę i swoją działalnością realizujemy również projekt Movement Solution Pro, do którego serdecznie Cię zapraszam. Zapisz się już dziś i korzystaj z bezpłatnej wiedzy. Link masz zaraz pod spodem albo w materiałach, które dostałeś. Także cześć kochani, bardzo mi miło, że jesteście. Cóż innego można byłoby robić w ten piękny dzień, niż uczyć się czegoś na temat treningu. Sam jestem fanem tego zjawiska, ponieważ zobaczycie, ile jesteście w stanie osiągnąć dzięki dobremu planowi treningowemu. Pozwoli to Wam osiągnąć rzeczy, do których bardzo chętnie Cię zachęcam. Zaczniemy od realizacji struktur anatomicznych, które będą naszymi punktami odniesienia i które będą stanowiły taką kluczową rolę do orientacji, w którym miejscu jesteśmy. Zaczniemy od najprostszych i najbardziej wyrazistych struktur, jak kolec biodrowy przedni górny, kolec biodrowy przedni dolny. Również zobaczymy więzadło pachwinowe, guzek łonowy, panewka miednicy i głowa kości udowej. Będziemy również wspominać o węzłach limfatycznych, gdzie się znajduje otwór zasłonowy, tętnica, żyła oraz nerw udowy. A jeżeli mówimy o nerwach, to warto byłoby wyodrębnić taki jak biodrowo-podbrzuszny, biodrowo-pachwinowy, płciowo-udowy, skórny, boczny uda, udowy, zasłonowy oraz kulszowy. Trochę tego jest, nie bój się, przez wszystkie Cię przeprowadzę. Kolejną strukturą dosyć ciekawą, wyodrębniającą jest również krętarz większy, guz kulszowy oraz kolce, które nam pozostały w tylnej części, czyli kolec biodrowy tylny górny oraz kolec biodrowy tylny dolny. Dodatkowo pokażę Wam, jak sprawdzić położenie trzech kaletek krętarzowej, biodrowo-grzebieniowej albo możecie znaleźć w atlasach anatomicznych taką starszą nazwę, czyli biodrowo-łonowa oraz ostatnia kaletka, jaką jest kaletka kulszowa. Tak więc zacznijmy od pokazania na modelu szkieletu, który właśnie powinniście mniej więcej teraz zobaczyć. Zacznijmy od kolców biodrowych. Tu na górze mamy kolec biodrowy przedni górny, pod nim nieco środkowo mamy kolec biodrowy przedni dolny. To dosyć istotne struktury anatomiczne zarówno do wyznaczania ustawienia miednicy, jak i przyczepów mięśni, czy też więzadła pachwinowego. Kolejną strukturą jest guzek łonowy. Znajduje się na centralnej części ciała, niedaleko spojenia łonowego, przy drążku i dysku, który tutaj występuje. Mamy więzadło pachwinowe, które przyczepia się od kolca biodrowego przedniego górnego do guzka łonowego. Również będzie ważnym punktem orientacyjnym zarówno do diagnostyki, jak i do samej terapii, czy też treningu motorycznego, kontroli motorycznej, etc., etc. Panewka miednicy i głowa kości udowej, pamiętajmy, że będzie mniej więcej w centralnej części okolicy pachwinowej. Otwór zasłonowy, tutaj naszym punktem odniesienia będzie mięsień smukły idący właśnie przyśrodkowo. Najlepszym wejściem będzie dojście od strony grzbietowej, prowadząc palec w stronę otworu zasłonowego. Będzie to ważna struktura do odnalezienia zarówno nerwu zasłonowego, jak i tętnicy zasłonowej. Kolejnymi strukturami wartymi zapamiętania są oczywiście żyła, tętnica i nerw udowy. Idąc od wewnętrznej strony mamy taką zasadę wartą zapamiętania IVAN. I jak inside od strony środkowej, V jak vein, czyli żyła, A od nazwy arteria, czyli nieco bocznie będzie tętnica udowa i ostatnie N nerw od nerwu udowego, który będzie jak najbardziej bocznie. W okolicy najczęściej będziemy właśnie tego szukali, czyli taka część przyśrodkowa, w tych okolicach po prostu to będzie. Poprzez tętnicę udową możemy najlepiej wyczuwalne, tam jest takie najmocniejsze tętnienie. Tak więc będzie to nasz punkt orientacyjny. Nerw biodrowo-podbrzuszny, biodrowo-pachwinowy, płciowo-udowy i skórny boczny uda, nimi zajmiemy się w dalszej części rozwoju Twoich kompetencji. Kolejną jest krętarz większy, czyli będziemy szukali go po bocznej stronie kości udowej jako punkt orientacyjny razem z kaletką krętarzową, która będzie występowała nad nim pod warstwami mięśniowymi, która zapobiega tarciu tych struktur.
Struktura, jaka warta jest zapamiętania, będzie kolec biodrowy tylny górny, który znajduje się najbardziej popularną częścią na miednicy. Stanowi punkt zarówno do analizy postawy ciała, ustawienia całej miednicy, jak i przyczepu wielu struktur więzadłowych. Kolejną strukturą jest guz kulszowy, czyli najbardziej uwydatniona struktura na tylnodolnej części miednicy, na której każdy z nas siada. Tam również znajduje się kaletka, która przy stanie zapalnym może dawać dolegliwości bólowe tego miejsca, a kaletka biodrowo-łonowa czy też biodrowo-grzebieniowa będzie w przedniej części między stawem a mięśniem biodrowo-lędźwiowym. Pamiętajmy również o węzłach limfatycznych pachwinowych, które będziemy omawiali w dalszej części rozwoju trenera czy też fizjo. Krętarz większy znajduje się po bocznej stronie, a na nim, jak już wcześniej wspominałem, znajduje się kaletka krętarzowa. Jeśli doskwiera Ci, komuś, swoich klientów jakiś stan zapalny, będzie bardzo tkliwa i dodatkowo może dawać takie oznaki ciepła, czyli jak przyłożysz na przykład rękę lub uniesiesz nad to miejsce, to będzie się wydawało, jakby nad tym miejscem unosiła się taka ciepła chmura, takie ciepłe powietrze, czego wynikiem jest wzrost cytokinin zapalnych, zwiększających średnicę naczyń krwionośnych. Kaletka biodrowo-łonowa znajduje się w centralnej części stawu i przechodzi ona między mięśniem biodrowo-lędźwiowym a stawem biodrowym. To jest funkcja stawu biodrowego, jako samo ustawienie może już podrażniać tą kaletkę. Kaletki są bardzo wrażliwe na kompresję, więc każdy docisk, ucisk tej okolicy może wywoływać silny ból u Twojego klienta. Więc zwróć na to uwagę w diagnostyce i w protokole, czy na przykład coś mówi, że go boli przy zgięciu w stawie biodrowym. Istotnym obszarem jest tylna część miednicy i tu możemy wyodrębnić, tak jak wspomniałem, kolce biodrowe. Przez przesuwanie się po talerzu biodrowym właśnie napotykamy na takie właśnie wyniosłości kostne. Warto sprawdzić, czy są położone symetryczne względem siebie, bądź też wykonać test wyprzedzania, o którym będę mówił w dalszym toku. Przez struktury mięśniowe można dojść do guza kulszowego. Jest to istotna struktura, ponieważ tam przyczepia się dużo mięśni oraz liczne przyczepy więzadeł, jak i znajduje się kaletka kulszowa.